Czas na powiatowy serwis informacyjny, a w nim comiesięczne zestawienie istotnych spraw dla mieszkańców powiatu i najważniejszych decyzji podjętych przez powiatowy samorząd. Po raz kolejny powiat raciborski zajął pierwsze miejsce w rankingu gmin i powiatów. To już trzecie z rzędu wyróżnienie odebrane przez Grzegorza Swobodę. Miło mi poinformować, jako powiat po raz kolejny zdobyliśmy pierwsze miejsce, jesteśmy liderem tego rankingu, oczywiście w swojej kategorii, czyli do 120 tysięcy mieszkańców, nie ukrywam, w najbardziej licznej kategorii. Z tym bardziej to cieszę, że te działania, które my jako powiat podejmujemy, na wielu płaszczyznach zostały docenione. Powiat raciborski od 2020 roku jest w ścisłej czołówce rankingu, co zaowocowało również wyróżnieniem takim jak samorządowy lider najdłuższej kadencji 25-lecia. Corocznie podczas oceny branych pod uwagę jest kilkadziesiąt różnych działań prowadzonych na rzecz powiatu. Eksperci z Warszawy zwracają uwagę na wiele aspektów. Jest to 57 kategorii, w których ten ranking jest prowadzony. No, główne działania to oczywiście finanse powiatu, pozyskane środki. Tutaj jesteśmy rekordzistami. No, słyniemy z tego, że pozyskujemy gigantyczne środki inwestycyjne, nie zadłużając jednocześnie powiatu, ale wzięto pod uwagę również te działania inwestycyjne. My jako powiat bardzo mocno inwestujemy zarówno w oświatę, w infrastrukturę drogową, w szpital, w nasze szkoły. Oprócz tego te działania proekologiczne, w których również tutaj te działania jako powiat prowadzimy i dzięki temu przy współpracy wielu wspaniałych osób dzisiaj możemy się poszczycić tą właśnie nagrodą. Jak podkreśla starosta, wyróżnienie jest efektem współpracy, zaangażowania i profesjonalizmu wszystkich pracowników starostwa powiatowego i powiatowych jednostek. Wyroby azbestowe muszą być całkowicie usunięte do roku 2032. Naprzeciw tym przepisom prawnym wychodzi Zarząd Powiatu Raciborskiego, który zachęca do składania wniosków o dofinansowanie działań mających usunąć tę rakotwórczą substancję z naszego środowiska. Działania na rzecz usuwania azbestu, tak można byłoby powiedzieć od razu, że to są działania na rzecz zarówno klimatu, jak i mieszkańców powiatu raciborskiego, dlatego że dofinansowując inwestycje polegające na demontażu i usuwaniu azbestu, działamy zarówno na rzecz środowiska, ale też pomagamy zrealizować finansowo to działanie mieszkańcom. Co ważne, zwiększono kwotę dotacji. W roku 2023 można było uzyskać pomoc w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Obecnie w związku ze zwiększeniem kosztów wszelkich robót budowlanych będą to 4 tysiące złotych. W sumie na ten cel zabezpieczono 180 tysięcy złotych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Starostwo Powiatowe w Raciborzu prowadziło nabór młodzieży na młodzieżowy obóz partnerski. To projekt skierowany do młodych ludzi, którzy chcą przeżyć niesamowitą przygodę oraz spędzić aktywny tydzień w polsko-niemieckiej grupie i w okresie wakacyjnym wyjechać na obóz finansowany przez 3 partnerskie powiaty. Sama inicjatywa zrodziła się 2 lata temu podczas naszego spotkania tutaj ze starostami naszych powiatów partnerskich LB Elster, Melkisher. Postanowiliśmy stworzyć dla młodzieży pewnego rodzaju obóz, w którym młodzież przede wszystkim się pozna, pozna kulturę, pozna przede wszystkim, myślę, wartościowe rzeczy. W tegorocznej edycji 18-osobowa grupa z 3 powiatów, w tym 6 osób z naszego powiatu wraz ze swoimi opiekunami, spędzi aktywny czas w niemieckiej Brandenburgii, gdzie zamieszkają w schronisku młodzieżowym. Młodzi ludzie podczas wyjazdu będą korzystać z edukacyjnego i rekreacyjnego programu zajęć, których tematem będzie zrównoważone rolnictwo i produkcja żywności. Zespół Szkół Specjalnych przy ulicy Królewskiej w Raciborzu obchodził 75. urodziny. To placówka powiatowa, w której działają szkoła podstawowa, przysposabiająca do pracy oraz branżowa. W uroczystości jubileuszowej udział wzięli m.in. parlamentarzyści, pracownicy, uczniowie i ich rodzice, emerytowani, byli nauczyciele, byli wychowankowie oraz osoby wspierające od lat działania zespołu. Szkoła Specjalna to wyjątkowa placówka na terenie powiatu raciborskiego. To jest szkoła jedyna w swoim rodzaju, specjalnego zaufania publicznego, tak byśmy powiedzieli, ze względu na oczekiwania rodziców, a z drugiej strony na uczniów, którzy wymagają większego wsparcia niż uczniowie w szkołach powszechnych. Ale przede wszystkim to jest szkoła i środowisko, w którym bije ogromne ciepło. My staramy się być bardzo często w szkole, przy różnego rodzaju uroczystościach i nie tylko.
I one są po prostu zawsze niesamowite, niepowtarzalne i na swój sposób po prostu piękne. Jest to szczególny dzień z racji tego, że dotyczy naszych dzieci, których mamy. Chcemy w jakiś sposób pokazać, uspołecznić, nauczyć życia, pokazać, że są cennymi ludźmi w społeczeństwie. Podczas wydarzenia dyrektor szkoły przypomniał historię powstania placówki oraz przekazał podziękowania i życzenia wszystkim osobom z nią związanym. 75 lat istnienia szkoły to święto przede wszystkim uczniów, nauczycieli oraz pracowników tej raciborskiej szkoły, którzy tworzą ją od kilkudziesięciu lat. Z okazji jubileuszu życzymy sukcesów w spełnianiu celów i motywacji w dążeniu do pozytywnego i aktywnego rozwoju dzieci i młodzieży.